Zanim przygotujecie wasze popisowe sushi, zobaczycie, jak przygotowuje je prawdziwy sushi master. Sushi master Chun Fai Tsang. W Musso Sushi Kraków króluje mistrz sushi Chun Fai Tsang. Szkolił się i pracował w Hongkongu i Londynie. Bogate doświadczenie i talent przywiózł ze sobą do Polski. Do gotowania podchodzi z wielką uwagą, bo przyrządzanie sushi to bardzo ważny rytuał. Liczy się nie tylko szacunek do samego jedzenia, ale przede wszystkim do osoby, dla której przygotowuje się posiłek. I'm from Hong Kong, my name is Fai, and today all of you are gonna learn about sushi. Are you guys ready? Yeah! All right, let's do this. Just follow the motion. Like we go to school, how we sharpen the pencil. Yeah. But be careful your finger. W ogóle tą metodę ja znałem, jak obiera tego ogórka tak naokoło. Ja to kiedyś próbowałem robić w domu i nie cholery mi to nie wychodziło. No to już po tipsach. Everybody's okay? Yeah. Robił takie cuda tymi nożykami, kurna, jak Edward nożyca ręki zapierdzielał, nie? To było niesamowite. Widać w tym straszną precyzję, jak bardzo to jest ważne w sushi. So now we have all the ingredient and now we start making sushi. Not too much rice, yeah? What we do, we start from the left to the right, from middle. Press. Okay? Just for flavor. What we do, our fingers on the fish, and we're just gonna roll. All right? Yeah, but don't press too hard. Just make a shape. Rice, when you're eating, is meant to melt in your mouth. If you press too much, it's gonna be solid like a stone. We don't want this. Jakby to był jeden ruch, a on tak to pociągał, zakładał i jednocześnie zwijał i odkładał tą matę i sushi było gotowe. So our dragon is ready. It will be like this.